Po przegranym 3-1 meczu z Olimpią Zambrów naszym gościem jest jak zwykle trener Krzysztof Chrobak. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Nie udało nam się dzisiaj zdobyć choćby punktu tutaj w Zambrowie. Czego zabrakło, żeby choćby o ten punkt z Olimpią dzisiaj powalczyć? No zabrakło kilku elementów. Niewątpliwie zdecydowanie słabsza pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Tutaj w mojej ocenie zdecydowanie lepiej poruszali się zawodnicy Olimpii. Byli szybsi, szybsze reakcje, dużo odbiorów, wygrywali prawie wszystkie gdzieś drugie piłki. Tu mieliśmy duży problem, aczkolwiek uzyskaliśmy prowadzenie po samobójczej bramce, ale dobrej akcji z naszej strony. Mieliśmy również dwie sytuacje w polu karnym, które można było zdecydowanie lepiej rozwiązać i tam była szansa, że tak powiem, zdobycia kolejnych bramek. Niemniej no, przeważał tutaj zespół Olimpii, prezentował się lepiej i pod względem takim technicznym, dokładności, pewnych rozwiązań, inicjował sporo akcji i do przerwy wyprowadził ten wynik na 2-1. Natomiast no, druga połowa źle się rozpoczęła dla nas, straciliśmy bramkę po stałym fragmencie, martwi, że kolejna bramka po stałym fragmencie. No i ostatnie 30 minut gdzieś próbowaliśmy, mieliśmy inicjatywę, ale jak gdyby niewiele z tego wynikało. Mieliśmy problem z tworzeniem takich czystych sytuacji, także jakbym miał oceniać ten mecz, no to zdecydowanie zasłużone zwycięstwo gospodarzy. A ma Pan może takie wrażenie, że też ten moment właśnie po naszej zdobytej bramce i to, że bardzo szybko Olimpii udało się wyrównać i jeszcze przed końcem pierwszej połowy wyjść na prowadzenie, że to też było bardzo ważne w kontekście całego meczu, że gdyby może udało nam się do przerwy dociągnąć z tym 1-0, to później łatwiej by nam się grało. No niewątpliwie tak. No to tak właściwie funkcjonuje się w sporcie, że często korzystny wynik, że tak powiem, pozytywnie nakręca. Akurat no, strata jeszcze tej drugiej bramki, można powiedzieć, do szatni, nie była dobrym dla nas bodźcem. Natomiast no niezależnie od tego spodziewałem się więcej po tym meczu i uważam, że dzisiaj ta nasza dyspozycja taka ogólnie psychofizyczna nie była zbyt dobra. Dzisiaj Przemek Szabat dostał 45 minut, ostatnio grał trochę krócej. To było jakby zaplanowane, że Pan wprowadza go po kontuzji właśnie w taki wyważony sposób? Dokładnie. To było planowane i w poprzednim meczu tak planowałem dla niego około 25-30 minut. Dzisiaj umówiliśmy się, że będzie grał drugą połowę, 45 minut i jeżeli zagra odpowiednio, jeżeli nie będzie żadnych problemów, to będzie świadczyło o tym, że jest przygotowany już do gry od początku meczu. No, ucierpiał na tym troszkę Sebek Kobiera, bo nie ukrywam, że może dzisiaj troszkę słabiej wyglądał Sebek, ale też mieliśmy trochę inny plan wobec niego, ale ostatnio grał bardzo dużo, również jest zagrożony czwartą kartką, w związku z tym padło na niego i taka zmiana. Natomiast jeżeli chodzi o Przemka Szabata, pozytywnie oceniam to, te 45 minut, wszedł dobrze w mecz, grał dosyć pewnie i wydaje mi się, że tutaj ma olbrzymią szansę w przyszłym meczu wyjść po stałym składzie. Dziękuję bardzo, trenerze. Dziękuję.